Sebastian Pluta, trener Pilicy Koniecpol. Powiedz w kilku zdaniach, jak wygląda obecna sytuacja w klubie, jak przebiega okres przygotowawczy i jakie wiążecie nadzieje z tymi meczami barażowymi? Znaczy, jeżeli chodzi o sytuację klubu, no to jesteśmy w tej chwili to w trakcie budowy zespołu. No ten baraż troszeczkę no, jest za wcześnie dla nas. Myślę, że za dwa tygodnie jakbyśmy grali, to troszeczkę w innym zestawieniu i myślę, że z większą ilością zawodników byśmy przystępowali do tego meczu. Na tą chwilę mamy na dzisiaj 11 zawodników, a tak niektórzy jeszcze są młodzi chłopcy i się uczą tej piłki. Także myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, no za dwa tygodnie, jak tam jeszcze parę osób dojdzie do nas, to myślę, że będziemy mocniejsi. Ten okres na pewno też nie służy, bo tak do końca na tydzień, praktycznie dwa tygodnie przed rozgrywkami nie wiesz, w której lidze będziesz mógł grać. To jest też jakaś trudność w przygotowaniu się. No na pewno to jest trudność, są jakieś przygotowania, bo nie wiedzieliśmy się, jak się przygotowywać, czy do tego dwumeczu, czy pod kątem ligi, w której będziemy grać. Także no ciężko, no ale no musimy sobie z tym jakoś poradzić. No to traktujemy te dwa mecze jako też okres przygotowawczy, no i chcemy jak najlepiej się zaprezentować, no i powalczyć. No na pewno się nie położymy, aczkolwiek nasza sytuacja kadrowa na tą chwilę wygląda no słabo. GKS Radziechowy Wieprz to trochę egzotyczny rywal, można powiedzieć. Czy ty posiadasz jakieś informacje na temat tego rywala? Posiłkowałeś się jakimiś informacjami od innych trenerów czy z internetu? Znaczy, no jakieś tam wiadomości mam, ale to nie za duże. No myślę, że oni też o nas za dużo nie wiedzą. Myślę, że wszystko pokaże boisko i tak myślę, że wszystko się rozstrzygnie na boisku. Także za dużo informacji nie mamy o nich.